love yourself to death. So you gotta fire up. Takže zdravím vás lidi a vítám vás u svého dalšího videa ze hry Zaklínač 3 Kyokihon. V minulém díle jsme udělali první vedlejšák, který se tady v Bělosadu nachází. Konkrétně pro kováře, kterému vypálili jeho výheň. Mníka jsme dopadli a ten dostal možná až trochu tvrdý, ale i zasloužený trest. No prostě visí na oprátce na stromě. Nyní já se tady jenom seberu tady jeden otazníček a dneska bych se chtěl vrhnout ještě na jeden vedlejšák a jednu zakázku. Konkrétně ta zakázka ta bude na Ďábla u studny. Takže uvidíme určitě, když zbyde čas, chci to udělat, tyto dva vedlejšáky a myslím si, že času na to máme dost. Takže já si tady jenom seberu jeden otazníček a hned jdeme na to. Sakra. Tak mám začátek. Padám. Jinak ty otazníčky, nějaký jsem si oběhal, takže už něco mám určitě vlastně sebranýho a jenom když po cestě bude nějaký ten otazníček, tak ho určitě seberem. Pojď. No. Nesnáším to, až mě. Jau. Pojď. Tak. Fatality, jak se patří. Hlava dole. Nádhera. Takže to bychom měli. Teď si jdem tady. Jo. Tady v té tvrzi by se měl nacházet nákres na jeden z zaklínačských mečů. Tady jsou nějaké poznámky, to nic. Na nějaký glyf. Uvidíme. Jo, tady. Tak. Jo. Zaklínač Kolgrim. Druhou část teda ještě té výstroje nemám. Myslím, že to jsou teda jenom meče. A určitě ten meč nějak během nějakého dílu, možná za kamerou, seberu určitě. Budu ty meče chtít, tak jako na začátek mě dobrý meče. Tak. Vlci zase zasraný. Ty vole, jau. Vlci mi dávají pomalu víc než ty lidi. Nějakou bylinku. Tak no, jedeme. Teď pojedem za tím Danem. Ten vedlejšák se jmenuje Ztracen fakci. Je dobrý. A tady máme další otazníček. Tak. Easy. Ještě tam jeden. Kdyby vám to dostal do ruky. Au. Další fatality. Nádhera. Miluju. Tak nějaký mečík, koukrem. No, ten je marnej, nechcem. Dobrý, prodáme potom, dobrý prachy, kde si škotno. Tak, a jedeme. Odpočni. Ile trupów, a wojna dopiero się zaczęła. Dobrze, że jesteś, Bastian. Jego ciało musi gdzieś tu być. Podobnie jak ciała setek innych. Chcesz oglądać każdego trupa po kolei? To trochę zajmie. Spokojnie. Wszystkie chłopaki z poboru z Białego Sadu namalowały sobie na tarczy mały kwiatek, żeby w bitwie z dala się widzieć. Było ich tylko paru, więc jak będziemy patrzeć za tym znakiem, zaraz go znajdziemy.
Nie obraź się, ale zdarza się, że żołnierze porzucają swoje tarcze, zwłaszcza kiedy przegrywają. Sama tarcza też wystarczy. Wtedy huzar zwietrzy ślad i nas poprowadzi. No chodź! Im szybciej to załatwimy, tym lepiej. Takže, jdeme hledat štít a vlastně tím i Bastiána. No, tak v začátku se kouknem teda, co tady nechali vojáci. Popel, tupou sekeru, syrové maso, proč ne? Popel, tupá sekera. Tamhle jsou nějaký trohličandy. Jo, tady je jedna a tam je druhá. Tak jo, tak my tady jenom uděláme tyhle ty zasraný kůly. Tak, pojď. Jau. Dobro. Tak, teď toho druhýho. On má už kritikál. Tak, teď se sbíráme tady, ještě. Tak, kde to bylo? Tady. Tady je jedna. Dobrý. Není to nejhorší. Tak a tady. To je dost dobrý. Stříbrný meteorologický plát a rubínový prach. S ametistem, to je dobrý. Tak jo. Takže. Tady jenom tupý sekery, sebereme něco z gůla. Dobře tady řezali. Bastiáne, help mi. Kde je? Tady zkusíme tenhle. To ten? Ne, nepodobný. No a jako, tak to je jasný. Může mít rozmaširovaný ksich. Co, chuzar, čuješ pana? Boje. Čongle nic. To ten? Ne, syn jsem šadu. Takže taky nic. Tak jdeme dál. Tady. Spalona doštěnce. Vím, že těžko povědět, ale může to on. A? Kdyby něco? Zvenšu to. Huzar zvenšu Bastiána. Jo. Našel stopu. Sleduj přístupu. Tak my sledujeme. Tady husare, hledej. Hledej. To jeszcze nic. Mój porucznik kazał nam na komendę chodzić do latryny. Ostrzeliwują nas balisty, a on tylko żołnierz z pełnym żołądkiem do bitwy iść nie może. Macie siedzieć, aż wy siedzicie. Wyobrażasz sobie? Bałwan. Przestań już. Żebra mnie bolą, jak się śmieje. Trzeba założyć opaskę uciskową, ale to później. Jak wytłumaczysz, o co tu chodzi? Bastian, on cię pojmał, ten Nilfgaardczyk? Nie. Uratował mi życie. Dostałem w bok, potem w głowę, ale także przestałem widzieć. Rosyn wpadł na mnie, jak czołgał się przez pobojowisko. Ma skręconą kostkę. I tak ślepy prowadził kulawego, aż znaleźliśmy tę chatę. Zabieram cię do domu. Trzeba zająć się twoimi ranami. Nie zostawię tu Rosyna. Sam tu zginie. A do swoich iść nie może. Zdezerterował. Powieszą go. A jak znajdą go u nas, wtedy powieszą wszystkich razem z moją Lisję. Nie ma mowy. Czarny zostaje tutaj. Mój brat ma rację, Bastien. Nilfgaardczycy nie mają litości. Dla nich liczy się tylko prawo, które jest bardzo surowe wobec tego, kto ukrywa dezerterów. Rosyn. Będę przynosił ci jedzenie. I sprowadzę zielarkę. Zobaczysz. Tydzień, dwa i... Idźcie już. Dzięki, Wiedźminie.
twoja nagroda. I niech bogowie cię mają w opiece. Takže to máme tenhle vedlejšák. Osobně tu špatnou metodu jsem vybral proto, protože pro mě tu lepší, že vlastně toho Rosina vemu sebou, tak jsem už viděl a chtěl jsem vědět, jestli náhodou se něco nezmění při tom, když zvolíme tu zlou metodu. Jinak není to nic proti tomu, že bych měl něco proti Nilfgaardu, jako proti černým. Je to prostě jenom moje rozhodnutí, že vlastně jsem chtěl vidět, i jak to může dopadnout, když se rozhodnete, čeho tam necháte. Takže to bychom měli. A nyní se asi půjdeme podívat na na tu zakázku. Myslím. Tady vidíte, že už něco jsem teda oběhal, něco málo, jenom tak. Ty otazníčky, no, nevím, jestli si je necháme na teď nebo na potom. Každopádně teda, teď si najdeme toho ďábla. Tak, a jdeme, joj, tak ta nám trochu zdivočila. Ja. Jeden, tak kousek. Tak jo, jsme tady. Tak. Předtím, než si ho s ním pokecáme, tak to tady trochu vyloutíme. No. Pěkný, pěkný. Tak. Sakra, nechtěl jsem uhasínat tu svíčku. Tady nám náš odolan vaří. Tak. Spí, děsku, spí. Jsem tě vzmocný. Taky malý spínky. Není to malá. Takže, že by jeho manželka byla ještě k tomu slepá. Nevím. Vítej, gospodářu. Wyczytałem, że macie tu kłopot ze studnią. Ano mamy. Straszy tam. Od dobrych 20 lat. 20? To czemu akurat teraz dajesz zlecenie? Bo wcześniej czerpaliśmy wodę z rzeki. Ale po bitwie tyle w niej trupów pływa, że truć poczęła. Moja córka, Luba, wypiła pół dzbanka i całkiem zaniemogła. Czoło rozpalone. Jadła utrzymać nie może. Z dnia na dzień marnieje. Zielarka mówi, że człowiek w gorączce dużo pić musi. I nie piwa, ani jabłecznika, ale wody właśnie. Koniecznie czystej. A skąd ją wziąć, jak nie ze studni?
Tylko ducha wpierw przegnać trzeba. A on nikomu podejść nie pozwoli. Opisz mi tego ducha. No, bardzo jest straszny. Bardzo. Chodzi mi o jego wygląd. Przypomina jakby kobietę, ale taką, co właśnie z grobu wstała. Suknię ma brudną w strzępach. Skóra płatami schodzi jej z kości, a wyje jak na mękach. Jakaś zjawa, albo może Alp. Jakby go nie zwali, mistrzu. Jak się nim nie zajmiecie, przyjdzie mi córę pogrzebać. Współczuję, ale interes to interes, więc pomówmy o pieniądzach. A co nie tak z pieniędzmi? Zejdźcie jeszcze trochę sceny, to się dogadamy. No, i dogadaliśmy się. Dobrze, pomogę ci. Gdzie jest ta studnia? W Haczach. To taka osada była, na południe stąd, na wzgórzu. Nikt tam nie zachodzi, bo wiecie, duch. Przepędźcie go, proszę! Tak się. Máme tu zakázku na ďábla u studny, tak se jdeme na ní podívat. Špatno, kde jsi zase? To je hrozně s tebou. Dalej, potka, dalej! Jsme tady. No už tady máme toho ducha. Poudnice? Říkáme, skoro si to vzala. Poudnice. Tak to bude zajímavé. Aha, má už 6 hodin večer, ale nevadí. Ale asi bojovat s ní nebudem. Tak, Gervante, oběhni to. Ajaj, ne, dobrý. Padla 6. hodina, tak radši zmizela. Měla už na čase. Takže tady máme alkohest, to se hodí, super. Tak, tady máme ještě esence živlů, tak. Pohoda. Tak. Panenka černé magie, takže žlutý. Může se okazat pomocné. Nakonec na to došlo. Walker podal na pána žalobu k soudu ve vězení. Oho. Já vám to nechám přečíst. Můžete si to stopnout, jestli chcete. Tak. Ještě nějakou stopu. Vidíš, poudnice neoddala se od studní. Tamhle ještě. Ciało vysušené na wiór, ślady poparzeń. Robota południcy. To je asi akorát loot. Vínka. No tak nic moc. Tady je to lepší, než tam. No, tak, ještě pokneme sem. Petra. No, tady máme. Tak, a co teď? Nenechali jsme se tady v chalupě? Ne, jo. Přečti si v bestiáři záznam o polednicích. Takže, bestiář. Čaluli. Coś musi wiązać południcę z tym miejscem, jakiś przedmiot. Coś, bez czego nie odejdzie w zaświaty. Plamy po krwi,
prawie do szczętu wypłowiałe, a lina jest wciąż napięta. Coś na niej wisi. Trup powieszony na sznurze od wiadra. To pewnie ta kobieta od dziennika. Szeroka miednica, mała żuchwa, kobieta, sądząc po zębach około 30, brakuje lewego ramienia. Trzeba będzie spalić to ciało, ale najpierw muszę znaleźć przedmiot, który wiąże jej duszę z tym miejscem. Może ramię odpadło, bo nosiła na nim tę bransoletę od męża? Trzeba zeskoczyć na dół, obym sobie nóg nie połamał. Tak się tym chce zaplawać? No, tak, a tady máme tu její ruku. Tak, to je ještě nějaký loot. Dobrý. Tak. A teď kudy odsaď? Tudy? Ne. Dobře, tak tudy. Tak. Połów udany. Bransoleta z wygrawerowanym napisem dla mojej ukochanej Klary Folker. Ta bransoleta musiała należeć do kobiety, którą znalazłem w studni. Ładna robota, ale trzeba będzie ją spalić razem z ciałem gdzieś blisko studni, żeby na dobre przegnać tę południcę. Takže jdeme z tohohle bordelu. Tak, tady se pro jistotu nadechneme. Ať máme jistotu, že máme dostatek vzduchu. Tak pláv Gervante. Tak, a jsme venku. Takže teď jdeme zapálit poblíž studny. Musíte připravit do toho starča. Sporządzić olej na upiory. Vypít jakýś nic. Ale to my nepotřebujeme, Gervante. My jsme zkušení zaklínači, takže nepotřebujeme žádné elixíry ani oleje. Tak. A jak vidím, ani na to nemáme přísady. Tady je vaštovičník. No. Ani u odvaru. A ani u oleju. Tady to je duják. Ani na petardy. Takže máme akorát tak smůlu. Bransoleta. Igni. O, zadziałało. Tak, a mamy jej tu w całej swojej krasie. Takže jdeme na to, budeme potřebovat Irden. Tak. Zmíru patře. To jo.
to je možná lehčí souboj, než s nějakými věhama. Tak, štěrt. Lončo. Teď si vidíme Jirden. A rychlá. Odešla. Práce. Na zavře. Tak. Už jdeme. Jo, počkat, já jsem zapomněl vzít tu její trofej s Ivanem. Tak. Tak to máme a teď si jedem pro odměnu. Jeď, potka. Tak pojď, klapno. Sprawa załatwiona. Studnie nawiedzał duch kobiety, którą tam zabito. Przegnałem go. Tylko żeby tak każdy niepogrzebany nieszczęśnik nie zaczynał straszyć, bo przez to pobojowisko kłopoty będą. Jakby co, polecam się na przyszłość. A póki co, Klara, Volker, mówią ci coś te imiona? Nie znam takich, ale słyszałem, jak nasza zielarka Tomira rozprawiała raz o jakiejś Klarze. Może o tę samą się rozchodzi. Wasza nagroda, mistrzu. Złoto, co dla Luby na posag zebrałem. Bez was ślubu i tak by nie dożyła. A teraz jest chociaż nadzieja. Ja się żenić już raczej nie będę. Zachowaj te pieniądze na ślub Luby. Wypijecie wtedy moje zdrowie. Dziękuję, mości Wiedźminie. Za dobre serce i ciepłe słowo. Ale z pustymi rękoma was nie puszczę. Weźcie chociaż to, na szczęście. Takže teď jsme udělali s Geraltem milosrdného kavalíra, který nechal všechny peníze, co tento chudý vesničan měl, tak je nechal pro dceru. A pro dnešek to tady asi zapíchnu. Pokud se vám video líbilo, určitě zanechte like, při nejlepším odběr. A v příštím díle to vidím na to, že asi se podíváme na nějaké otazníčky nebo možná nadějovou linku uvidíme. Takže nazdar.